Hej, cześć, witajcie, z Mac, to jest kolejny odcinek z Verdea.pl. Słuchajcie, jak obiecałem, na początku tworzymy sobie małże, tak więc jedziemy z koksem. Znaczy, oczywiście nie będę otwierał przy was, bo to nie ma najmniejszego sensu. Ale nie będę czatu zamykał. Dobra, tak więc no, nie będę spamił przy was, no, mówię, 3 dni. Miałem zobaczyć, ile miałem pereł, no ale myślę, że to jest niewarte. Na pewno będą mi tak same białe kamienie, te czarne, kurwa, czarne kamienie, kawałki kamienia. Dobra, no nie będę klikał 5 minut, nie? Zaraz się widzimy, jak będę kończył te 80 na samym spodzie. Dobra, wracamy, zostały ostatnie małże, już normalnie musiałem sobie palec zmienić, bo mnie normalnie boli, nie? Aż mi zdrętwiał normalnie. Dobra, ostatnie 20, nie wiem, miałem coś około 70 białych, 70 niebieskich i chyba 90 czerwonych. W sumie nie wiem, możecie zobaczyć na początku tego filmu albo poprzednim. Z 900 małży 420 kamieni, z czego druga połowa to pewnie sama zniknęła, nie? 103, 90, 92. Jak na 1000 małży. Słabo. No, bardzo słabo. Zostawiłbym na pamiątkę kamienia, ale jeszcze tych kamieni to ja dużo będę miał. Bo jeszcze planuję latać na metki, więc później jeszcze z 200-400 małży się nazbiera. Dobra, to ja jestem uszykowany, wyciągam pedaka i lecimy na mapę Explić. Dobra, wracamy, dobijamy 123. Powiem wam, że chyba mnie straszono, jeżeli chodzi o mapkę, bo tutaj leci na razie przepięknie. Co prawda jest teraz na serwerze bond 30%, plus ja w pedeku mam 100%, nie, 50%, tak więc jest 80% ogólnie. Tak więc, no, leci na razie przecudnie, no, 8 minut, 1 level, proszę was. Widzimy się na 124. Dobra, wracamy, dobijamy 124, no bardzo ślicznie leci, nie wiem, komu tutaj tak wolno leciało, że mówił, że za ten spot, na którym ja teraz ekspię, na tym i ten obok to jest 0,5%. A chyba gościu na minusie jakiegoś pedeka miał minus 200% czy coś w ten desen, nie? O, a co to jakiś ladziek serwera? Siądzie? Siadło, widzimy się na 125. Dobra, wracamy, dobijamy 125 i słuchajcie, spaczowałem sobie, bo nowe łatki wyszły do serwera i mamy już logo. No logo miałem przerobić, ale nie mam w sumie czasu, więc zostanie na razie to, co jest, co widzicie. I wczoraj byłem na TS-ie i gadałem z Game Masterami oraz z główną H-Amber i dostanę jakieś tam itemy w związku z tym, że nagrywam ten let's play na YouTube'a, między innymi na przykład strój taki czarny youtubera, zobaczycie go w przyszłych odcinkach. Spokojnie, bo już jestem dogadany, później tylko mam znać, jakieś tam odcinków opublikuję. Tak więc level mamy, widzimy się na kolejnym 126. Dobra, jest już LegendDragon. Siemanko. My wbijamy 126 poziom. No i wiesz co, straszyli nas na tej mapie, tutaj leci przepięknie. Ej, przez tą nockę to, co mówiłem, że będę chory przez tego Metina, to gościu rzeczywiście mam gorączkę i chrypę. No to ładnie, pochwal się, co kupiłeś na nagraniu, bo tego jeszcze nie było. Kupiłem sobie strój capoeiry. Dobrze. 20 potwory, 6 KHP. I ile zapłaciłeś? 14 bryłek. No. Coś jeszcze chcesz powiedzieć na wizji? Uwaga, zaraz będę na czacie, jak... No i zrobiłem wymiar władców 10 razy chyba, 5 miliardów, no to poszło, ale zarobiłem chyba więcej. I jest przepustka na smoka. Pięknie. Biję rekordy teraz. Najszybciej zrobiłem w 3 minuty 47 sekund. No, wymiar władców wam pokażę w tym odcinku może jeszcze, albo w kolejnym to zobaczymy, pójdziemy. Zrobimy to, 500 KK kosztuje. Ja ci powiem, że na tej mapie nawet ładnie hajs zrobili. Przyszedłem, to miałem chyba 100 KK, a teraz mam 1,2 miliarda, a XP 40 minut. To ładnie, dwie bryłki, 2,5 prawda. Znaczy 2,5 bryłki, kurwa. Dropa, przepustka, to mogę iść jeszcze raz. Już mam zapewniony zysk. A to na wymiar władców też dropi, tak? No na tym wymiarze władców masz bossa tych podziemi i bossa gnoli. No ale może wypaść przepustka na to, na czym jesteś, czyli na wymiar władców? Nie, to na to nie ma przepustki, po prostu płacisz kasę i wchodzisz. No, a na wyższe mapki sprzedajesz to, tak, czy nie? Tak. Widzicie, już jest kółko praktycznie. Dobra, widzimy się na 127. Dobra, wracamy, dobijamy 127. Na razie XP nic nie zwalnia i XP tylko do 129, bo jakiś tam boss ma 120, tak mówisz? I żeby po prostu więcej dropu na wymiarze wynosić, to najlepiej zostać na 129. Bo jak wiemy, 10 plus minus to najlepszy drop. Tak więc oczywiście tak będziemy robić. 130 i... znaczy 129 i lecimy. Ej, ja miałem tyle dropu, nie? Że jak wyleciały mi te wszystkie łuski i szpony, to nie miałem jak tego podnieść. Musiałem powyrzucać KD potwora, bo mam całe kup KD potwora zawalone. Mhm. Dobra, widzimy się na 128. Dobra, wracamy, dobijamy 128 poziom. Niestety ten poziom mi się przedłużył, bo jak to Maxior 10 minut XP bez PDK, bo mu się skończył i zapomniał założyć nowego. Tak, no niestety. Jeszcze jeden spot musimy zbić. No i hajsu widzicie 1,6 miliarda i rośnie cały czas, a do 129 to myślę, że te 2 miliardy będą około. A więc nie jest źle, idziemy od razu na wymiar władców. Myślę, że te dwa razy wam pokażę jak przechodzę i resztę będę robił poza kajmerą. I później będziemy chodzili sobie na smoczki, bo będę sobie zbierał te po prostu przepustki, a później masowo po prostu 10 razy na barę setowo i tyle. I później będą ulepki i będziemy ulepszać miecz. Czy to dzisiaj, czy może w kolejnym odcinku w sumie. Taka lipa trochę. Dobra, ostatni spot. 340 szybkości ruchu, bitches. No i takie już jebać biedę, że metków z tej grozy nie bije, jak stoi koło mnie. No na metki jeszcze i tak tutaj będę musiał polatać. Wszyscy tam tak robią. Tam no. Na tym spocie. Sobie Axio ma metek obok, ja sobie podbiegam, biję. Nikt nawet się nie próbuje, że on z 11 level. No. Dobra, to widzimy się na... A w sumie ty to jest lipa, bo my to nagrywamy, a jak to od admini zobaczą, to już nawet na 170, jak już wszystko... Za miesiąc to dopiero zobaczę, to już będę miał dawno 200, kurde. No dobra, widzimy się na 129. Dobra, wracamy, będziemy dobijali sobie 129 poziom, ale powiem wam, że na 128 poziomie jest niestety przełom, czyli no... XP leci naprawdę już tragicznie. Patrzcie, ile pedeka zostało, 23 minuty, a odpaliłem go na 3 level, zacząłem bić w ogóle już... chyba nie na tym pedeku, tak więc no... Nie, na tym w sumie. No to powiedzmy 35 minut na level 1, tak? To i tak jest bardzo dużo. Tak więc pierwszy, najgorszy poziom już jest za mną, tak czy siak. Ale na 129, jak mówiłem, wychodzimy. Jeszcze otworzymy sobie ametystową. Co mogło dropnąć, jak nie te... jak nic z tych dwóch itemów, to zawsze. Dobra, widzimy się jak będziemy wchodzić na wymiar władców. Dobra, słuchajcie, wracamy. Próbuję kupić peta, wszyscy oferują, żeby 20 bryłek. Chyba ich pojebało za przeproszeniem. Jacy ludzie są niedojebani na tym serwerze. Czas chyba kurwa zrobić naprawdę eku na PvP, bo mnie wkurwiają niektórzy. Dobra, idziemy w wymiar władców. 500 milionów, kontynuować. Jestem, a to jest tam na czas, czy nie? Nie, tylko ten, potem zbieranie i tam... Ale na co mi to tam? Zjawa, serio. Autoatak, ja tu na czas nie jestem, tylko żeby wam pokazać. Zjawę lol. Zjawę 2 sekundy. Nie ma. Lodowa wiedźma, what the fuck. Jak pod teleport podejdę, to mnie nie przerzuci? Nie, przecież w samym DT też nigdy nie przerzuca. Ale wiesz, to nigdy nic nie wiadomo. Jak bez sensu te moby tutaj tak biegają. O, krwawa perła mi z wiedźmi poleciała. Ja. Generał, o chuj. Ty to wszystko na koniu robisz pewnie, co? No! Ło, generał poszedł na środek, fajny, nie? No, wiesz co, ja sobie wróżkę i ja wybiję z buta, bo mi się nie chce ich ustawiać, bo tą wróżkę ciężko ustawić, a resztę biorę z konia. Ło, ale ziomek dobre bony ma w Trytonie. 12 inter, 12 siły, 10 luda, 10 kryta, 10 przyszybka. Dla WPK? OP. No nic nie schodzą te ulepki z mapy 120, a dzisiaj coś... No nic za nich jeszcze dzisiaj praktycznie nie zarobiłem. Dobra, wracamy. Oczywiście kurwa wjazdy na ten, jak nagrywam kurwa całe życie. No i kurwa nie na kłódkę kupić kurwa drzwi i nie wpuszczać nikogo. Ile on bije tego generała? Czy cię pojebało? Długo się go bije, nie? No. Ja ogólnie mam chujowy miecz. O to chodzi. A po ile w niego bijesz? 26. No to dobrze, no to ja też to robię. 2 minuty to już jego bije, to jak ty to robisz wszystko w 4 minuty? Serio? Ja tego odbijam gościu mniej niż minutę. A, bo ty jesteś głupi i nie masz otrucia w hełmie. No nie wiem. No i ty go nie trujesz, a trucie bije mu po 40k. No on ma dużo hapsów. Bo z podziemia chodź tu szmatę. Tego tam zjedziesz parę sekund. No dalej, no co on mnie kurwa nie widzi, czy co? Z ziemi? Nie, z konia go bij pod ścianę. To on mnie nie widzi w ogóle, kurwa, ignoruje mnie. Z konia, kurwa, z tego. Z pieczęci. Jakby pamiętaj rękawicę załóż na nim. Ej, ja w ogóle bez rękawicy tu biję, nie? No tylko na niego jest rękawica opłacalna, bo zresztą czyli tak nic nie wpłaci. Na niego i na tego ostatniego. Zobaczysz jaki ten ostatni jest śmieszny. Kurwa, te koperty, to wszystko mi teraz przeszkadza, nie? Tu mi wjeżdżają na chałupę, kurwa. Tu mi, kurwa, koperty, tu mi FPS-y do 20 spadają. I teraz nagrywa, nie? Będzie padaczki stać. Po 36k bije w niego. No, to tak. Trochę go ja bije po 45, bo mam dużo na DT. Bo w niego jest na nie umarły. Ja mam na DT, ile? Nie wiem. Ja go coś nie mogę zatruć. Ja mam 50 na DT. No ja mam ze 100. Może odporny. No właśnie nie wiem. Możliwe. Ja mam na DT. Te bossy wszystkie tak odchodzą, one mają animację chodzenia włączoną nawet jak są zablokowane. A mi nie, gości mi właśnie się tak nie psują. Ja to sobie normalnie... Znaczy one chodzą, ale ja im cały czas DMG biję. Nie? No tak, no. Łopsia, puska do katap, kumpi skrzynia ten, wojej. I zmianka 6-7, tyle zarobić, tyle wygrać. Boss mrocznych gnoli, what the fuck? Śmieszny, nie? I to jest bydło, jak... yeah. Z czegoś to musi być przerobione. Ciekawe, czy to może z drzewca tego kutasa. Nie, właśnie nie, gościu. Ja go patrzyłem wszystkie itemy w tym, wszystkie moby w Metinie, nie? Na PL-u, na tych mapkach nowych i nie ma ani jednego takiego potwora go. Nie wiem skąd oni go wytrzasnęli. Może zrobili. No może. No coś wątpię, to jest gotowy serwer na bank. Tylko posklejany i tyle. No tak czy siak, co teraz robisz? Ekspisz, tak? Mhm. I który już? 112,5. Wolno leci w lul. Ciekawe co z niego wypadnie. Mi. Rękawice nie wiem. Po ile w niego hita? No właśnie teraz mi spadło wszystko, czekaj. Bo mi wszystko się wyłączyło, ja biję dalej. Debil ze mnie. A ja nie mam otrucia, lipa. 26k. 25. No, w niego się mniej bije, w niego po 30 lipa. W niego otrucie też nie siada. Ale ty masz 120 któryś, to czy powinno... Musisz sobie włożyć do hełmu, co ty masz za bony w ogóle? Nie wiem, jakieś chujowe. Ło, ale się wyjebało. 45 sekund na podbieranie tego? No. I chuja dropu. Jaki żal, straciłem pół miliarda. Psst, tylko kadeki dropy. Jakby jeszcze plus 7 dropiły, to jeszcze... Nie dropa ci żadna przepustka? Nic, znaczy na katakumba. Słabo. Mi tam... No nie zawsze dropią tak. Zatrute kolczyki ktoś ma? Patrz na czat. Na 130 28 inta dają. Ło. I 10 na... A nie, to jest zbudowane. Ale kozackie. No, musisz to zrobić tak. To najpierw bym musiał taki lado mieć. Nie spodobało mi się, tu straciłem tylko hajs, nic nie zarobiłem. W takim razie idziemy na katakumby. Teraz to jak się? No wiem, jak skończysz. Szafirową skrzynię mam. Jupi. Byłem po skrzynkę i po głowę katakumb. Tyle zarobić, stracić 5, zarobić 100. Półtora levela w 17 minut, ja pierniczę leveluję. O ja jebie. Dobra, to widzimy się, jak będziemy coś robić. Dobra, słuchajcie, wracamy, jesteśmy sobie, ja już tutaj z LegendDragonem podropili, mamy 6 szponów i 4 łuski, tak więc stać nas na jedno ulepszenie, słuchajcie. LegendDragon sprawdził swoje szczęście i ma naprawdę duże. W sumie z tego byka zejdę, założę już amulet karmy, który nam dodaje chyba 5 czy 10% szczęścia. Idziemy sprawdzić, jakie mamy. Zakładam amulet karmny po to, aby iść do wróżki, żeby o 10% zwiększyć to, że mogę mieć większe szczęście. Powiedz mi. Ja mam normalne, ty masz wielkie. Dawaj amulet, wolimy. I daj mi od razu tego ulepka, to zrobię jeszcze to KD plus. Ja zrobię, daj KD, ja najpierw zrobię. A nie, bo ty w sumie masz tą, dobra, no to nic dzisiaj nie zobaczycie. Zobaczycie tylko jak palę. Czekaj. Co? Dobra, daj mi najpierw to, tylko bo nie mam miejsca. Nie, nawet na to nie będę miał miejsca, poczekaj. To ja sobie to wezmę. Łap też to. To chuj. A on złapał, dobra. O, ty otwórz handel przez klik, bo nie chcę tamtemu typowi dać, bo tu stoi... Nie zamiast. Mogę kliknąć, bo mam zbugowany. Dobra, jest na tobie? Tak, na mnie. I co tam jeszcze potrzebne? Te niebieskie... Ja to mam wszystko. Dobra. Ej, metali nie mam, weź mi daj metal. Dobra. Czekaj, teraz z depo sobie ciągnę tamte. Przaczy. Daj współdziel. No już. Czekaj, bo mam znowu pedaków minion i pewnie sobie schowam. Dalej, bo mnie bije jakiś BM. Ktoś tu nas ciągle atakuje. No. To wyjmuję. To wyjmuję. Dobra. Co tu jeszcze wszystko jest? Okej, uwaga. A! No co? Ej, Maksym. Nawet mi nie ma. Kurde, spalił. O ty chuju. Jestem boski. Ja jebę. Dobra, dawaj mi teraz tego ulepka. Łap. Rób to KD wartości. Jest, dobra. Kurwa. Daj mi te metale później. Dobra, ja sobie idę kupić. Dobra, masz, niech ci będzie. No co, ej, spali mi to KD. Żal. Dobra, włożę sobie chociaż tą stopę. To dobrze, że KD, a nie to. No. Jezus, tyle dropienia w końcu, kurwełe, no. Uff. Wow, ulepy 140, zobacz co tu jest. Jakieś te... Magiczne. Czekaj, walę sobie teraz właśnie. No. 20 pierścieni lewi, coś, wow, co to jest? Co? No zobacz. A o czym ty mówisz w ogóle? No tutaj ten ziomek ulepy 140 co wystawił. Zaraz zobacz. Ej, przepustka do katakumb 50 000. W ogóle weź się pochwal, co ty kupiłeś. Co, ja kupiłem? No pszczoła tutaj lata za mną. O, przepustka kupuję do katakumb. No mówiłem ci. No dobra. Bo tanio powystawiał wszystko. No, w ogóle te pierścienia widziałem, że jeden po 100 coś kaka chodzi, a tu po 10 wystawia. Ludzie wywalają te pierścienie. Wsadzam to KD wartości. Może mi wejdzie. Kurde, gdzie ty? Jest, mam KD wartości, ataków, zbrojce. 2 razy na 7 spalił, no weź mnie kurwa. No, za trzecim ulepszy to dobrze, bo już nie mam. Mam tylko na 3 razy, żeby wszystko ulepszyć. Nie powiodło się na 8. Ja tam mam ulepszać, co do ciągle. Nie powiodło się drugi raz na 8. Zajebiście, wszystko na razie palę. Perły to... No 3 razy, kurwa, no nie mam... Daj mi te. 4 razy maczuga bohatera. Ej, kurde, nie mam tych maczuk za dużo. Uważam. Ja pierdolę. Tyle to nawet ja kurwa nie miałem. Zrobił, dobra, teraz na 9. Oddaj mi moje maczugi. Nie powiodło się, kurwa ba. O, ulepszony, dobra, jest 9. I już go nie można robić więcej. W końcu mamy te same miecze. Łap. Coś jeszcze twoje tu mam? Nie wiem. Ja to idę sprzedawać też panu. Bo... Weź to zostaw już na zbroję, kurwa, ej. Zbrojki powbijać, ty to zostawiaj, już nie sprzedawaj tego, panie, kurwa. Okej. Okay. Już tak tacy rozrzutni nie bądźmy, bo te EQ będzie mieli zacofane fest. Te już itemy to nawet kupujmy. Dobra, kupiłeś za ile tą pszczołę mówiłeś, bo nawet nie słuchałem? Bo ja co kupiłem? No tę pszczołę za ile? A, za 20 bryłek. No i powiedz jak wygląda system dodawania tych punktów i tak dalej, bo u mnie dowiecie się dopiero w przyszłych odcinkach. No, mamy tak, pszczołę dostajemy z pierwszym levelem. O, zaraz ci pokażę jak wygląda przepustka. No pokaż. Weźmy tutaj. O, tak wygląda, fajnie. No. Taka piękna, dostajesz pszczołę z pierwszym levelem. Masz do wbicia 30, za każdy level dostajesz 1 punkcik. Ogólnie zdobędziesz 29 punktów, bo można wbić 30, już zaczynasz z pierwszym, więc możesz rozdać w 6 skilli i w 1 będziesz miał tylko na 4. poziomie. I masz tak, do wyboru dodajesz 5 punktów silny na potwory, silny na nieumarły, silny na diabły, wartość HP, wartość ataku i szansa na krytyka. I w zależności w co dasz więcej punktów, no to tam będziesz miał max. Można max wyciągnąć 50 ataku, 25 nieumarłe, 25 diabły, 5k HP i co tam jeszcze mamy? 10 na krytyka chyba, no i 10 na potwory. Tak więc pszczołę, słuchajcie, nie wiem, bo ja jutro tak dosłownie dostanę, znaczy muszę tam cynka dać po prostu głównemu administratorowi tego serwera, że już pierwszy odcinek się pojawił, podczas gdy nagrywamy 16 czy 17, nieważne. Ale o tym, że już jest pierwszy odcinek na YouTube i dostanę ten strój youtubera i nie wiem, możliwe, że coś jeszcze nie wiem. Jeżeli coś dostanę, to cóż tam, a przyjmę se, a co tam, jak dostaję, to biorę. Nie no, ale może jakiś konkurs później zrobimy z itemami, nie wiem, się pomyśli. Ej, chodź, weź chodź, masz coś hajsu? No 280, no co? Ej, chodź kupimy tą werdejska szkatułkę, zobaczymy co z tego leci. Gdzie to jest? No tutaj te takie z tym znakiem zapytania. Chodź, a tutaj. To na pewno shit, mówię ci. Jak no ja tak, ale no chodź kupimy, zobaczymy gdzie z tego leci. Gdzie to kurwa? Ja no tutaj, wróć się do tyłu za to. Tutaj. 350, a wczoraj po 250 były? No, może jakieś super są. No czy ja wiem, jak znak zapytania to pewnie trzeba klucze jeszcze wydropić. Nie. Kupujemy? No to dawaj, żeby na nagranie było. Czekaj, to zrzutę robimy. Po ile? Po 175? Dobra, to wystaw coś za 175, ja kupię. Po... No to ty wystaw, ja kupię, żebyś ty miał ten... Żebyś ty kupił. Chodziło mi po to, żeby nie iść po tobołek, no ale dobra, niech ci będzie. Ty nie masz tobołka przy sobie? Nie. Ja zawsze noszę. Bo jak wychodzę z map, to kurde... Jest tyle syfu. Jop. Dobra, kupujemy i otwieramy, zobaczymy co z tego shitu leci. Nagrywasz? Nagrywam cały czas od wtedy, odkąd ulepszaliśmy. Bum. Czy ja wiem, czy było warte? Stój. <laughs> 20 kk kupione za 350, no nieźle gości robi fuja. Ale już wiemy, wy też już wiecie przez nas, bo my kupowaliśmy i testowaliśmy specjalnie dla was. Tak więc kość bohatera wyjebię, no albo dobra, niech ci będzie, masz. A może dropi z tego coś lepszego? Czy ja wiem? Co ty, wszystkie ulepki po prostu, na bank. Idę sobie kupić jeszcze jedną. No czy ty jesteś mądry? No żartuję. 350. Ej, przepustki do katakum po 100. Pół sklepu, żartuję. Ale dużo. O, gościu tą pustynną pumę dosyć tanio wystawił. Dobra, kupuję te przepustki do... Jedną se kupię, bo tyle mam hajsu. Dobra, 9 przepustek mam i ty ile tam masz też? No tak czy siak, kolejne rzeczy co będziemy ulepszać? Na razie mieczyków do PvP nie robimy, bo nam się w sumie nie opłaca. Ja chyba se hełm zrobię. Hełm będziesz robił? No bo hełm daje inteligencję. No jak chcesz, ale żebyś nie spartolił, bo to dużo ulepszaczy jest, ziomal. A twój daje siłę. No po co mi 10 siły kolejne? 10 w tą czy 10 w tą i tak tyle samo bije. Ty w sumie też tyle samo będziesz bił praktycznie. Co ci da 15 na inta, no kurwa. Jak masz 200 inta. Ponad pewnie. Dobra, tak więc miecz bity naprawdę, ale żeś tak powiedział na początku, jakby spalił, ja jebie się przestraszyłem. Dobra, jeszcze jakieś plany na ten odcinek? Chyba nie, słuchajcie, ja sobie poprzekładam itemy tutaj na sklep, bo tu jest mój sklep, trochę mi wykupili, już tam mam 1 miliard i wystawię go ponownie i myślę, że będziemy garnąć jakiś temat fajny w kolejnym odcinku, będziemy zbierali, ja będę robił chyba zbroję. A jest jakiś youtuber ze 152. Serio? No, jakiś Pigla X4. No to tutaj. Nice. Czekaj, najpierw ciebie zlokalizuję i popatrzę później na typa. Tam, dobra, idę zobaczyć. No to nice. A to może jest w ogóle, wiesz kto? Może ten z 7-8, co tutaj widzieliśmy, tylko C-dropka na przykład robił. I sobie tylko strój przekładał. Fajnie by było, jakby takich nawet youtuberów innych też zapraszać do nas, do gildii, nie? Tak czy siak przypominamy, gildia jest dla was, tak więc jeżeli chcecie, no to nie ma problemu, miejsca są. Jeszcze w sumie nikogo nie ma, tak? Nie bijcie. Wyprzedzenie 17-odcinkowe, no life is brutal. Więc dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć, pa pa.